Kanał Niebajki prezentuje serię krótkich czytanek dla młodzieży. O życiu, pracy i relikwiach świętych patronów polskich. Zawsze żywi. Błogosławiony Wincenty Kadłubek, biskup. Grób w Jędrzejowie, część relikwii w kaplicy króla Olbrachta w katedrze wawelskiej, które przywiózł kardynał Puzyna z Jędrzejowa. Obraz przedstawia błogosławionego już po wstąpieniu do zakonu. Życie. Między Sandomierzem a Opatowem leży wioska Karwów, rodzinne miejsce Wincentego Kadłubka. Nauki pobierał on w Paryżu i Bolonii. Gdy wrócił do Polski, został proboszczem w Sandomierzu, gdzie pisał kronikę. Opowiedział w niej historię Polski od najdawniejszych czasów aż do roku 1206. W roku 1208 został biskupem krakowskim. Trudno by było wyliczyć wszystkie jego dobre uczynki z tego czasu. Wymienić jednak należy następujące. Ubogiej młodzieży polskiej pomagał do ukończenia studiów, wspomagał biedniejsze probostwa, a klasztorowi cystersów w Jędrzejowie oddał na własność swoje dziedziczne dwie wsi. Wielka znajomość ludzi pozwoliła mu oddać urzędy kościelne Jackowi i Czesławowi Odrowążom, którzy później przez stolicę apostolską świętymi uznani zostali. Ku wielkiej zaś czci Najświętszego Sakramentu ufundował w katedrze wieczną lampkę, która tam paliła się przez długie lata po śmierci jego. Zwyczaj palenia lampek przed Najświętszym Sakramentem nie był dotychczas znany. 10 lat piastował urząd biskupi Wincenty Kadłubek, po czym, za zezwoleniem papieskim, zrzekł się biskupstwa, aby wstąpić do zakonu cystersów w Jędrzejowie w roku 1218. W zakonie spędził lat 5, uświęcając się coraz bardziej, aż wreszcie oddał Panu swego ducha. Papież Klemens XIII ogłosił Wincentego błogosławionym w roku 1769. Legenda. Według reguły zakonu cystersów, zakonnicy mają wstawać w nocy i zbierać się w chórze, by odmówić wspólnie jutrznie. Gdy pewnego dnia już wszyscy bracia zakonni zebrali się, opat spostrzegł, że błogosławionego Wincentego nie było wśród braci. Nie zdarzyło się to nigdy świętemu biskupowi, który był wzorem punktualności. Zdziwiony tedy opat podszedł do celi Wincentego i oto co ujrzał. Na środku celi klęczał biskup, otoczony jasnością w zachwyceniu. Zrozumiał tedy opat przyczynę nieobecności, a gdy po ukończeniu jutrzni święty biskup przyszedł przepraszać opata za nieobecność, ten chętnie mu przebaczył. Modlitwa. Boże, któryś błogosławionego Wincentego, swego wyznawcę i biskupa, gdy on wzgardził zaszczytami tego świata, chwałą pokory przyozdobił, spraw prosimy, abyśmy z tylu jego cnót korzystając, za jego zasługami współuczestnikami chwały niebieskiej się stali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje, w Trójce jedyny Bóg na wieki wieków. Amen.